Tomku. Witam. W tej części porozmawiamy o przygotowaniach do nowego sezonu w Ekstraklasie, która wraca już za 3 tygodnie. Na tapet bierzemy dziś Wisłę Płock, a mamy połączenie z naszym kolejnym gościem. Przy telefonie dyrektor sportowy Wisły, Paweł Magdoń. Kłaniamy się, panie Pawle. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć, Paweł. Pozdrawia też Tomasz Sokołowski. Nawciarze do sezonu przygotowują się w Gniewinie. Za nimi pierwszy sparring, remis 1-1 z Chojniczanką. No to na początku, panie Pawle, kilka słów o waszych planach na dalszą część tych przygotowań. Tak jak powiedzieliście, graliśmy pierwszy mecz z Chojniczanką. W sobotę gramy z Lechią Gdańsk. Następnie we wtorek rozegramy 2 sparingi z Radunią Stężyca i Arką Gdynia. Czyli tam akurat pasują, znaczy akurat ten, tam gdzie jesteście w Gniewinie, to właśnie Chojniczanka blisko, Lechia Gdańsk, macie sparing jutro i też Arka, tak? Także nie patrzycie w to, bo też spojrzałem w kolejkę, że pierwszy mecz ligowy zaczynacie z Lechią Gdańsk. To nie przeszkadza, dokładnie, żeby zagrać sparing. Dokładnie. Rok temu akurat tak się trafiło, że mieliśmy uzgodnione sparingi z Legią Warszawa, z Radomiakiem i musieliśmy te sparingi odwołać, ponieważ graliśmy w pierwszych kolejkach. Teraz umówiliśmy się z Lechią, że normalnie rozegramy ten mecz. Mhm. Jeśli chodzi o transfery, bo to jakby jest główny temat naszej dzisiejszej rozmowy. No ciekawe się dzieje w Płocku od początku. 4 nowe nazwiska, które zobaczymy w przyszłym sezonie. Z którym nabytkiem, panie Pawle, to pan wiąże największe nadzieje albo kibice powinni wiązać? Jak pan to ocenia? To znaczy ważne było to przede wszystkim, żeby piłkarze dołączyli jak najszybciej do naszego zespołu. Też gdzieś tak planowaliśmy to. I tak się stało? I tak się stało. Wszyscy z nami trenują. To jest bardzo ważne dla nas, dla trenera wszystkim, że może już tych chłopaków tutaj gdzieś tam wdrożyć do zespołu. Co do transferów, to na pewno pozyskaliśmy piłkarzy głodnych, takich piłkarzy, którzy chcą coś osiągnąć, którzy mają coś do udowodnienia. Sprowadziliśmy stopera Steve'a Kapłodiego, bocznego obrońcę, powiedzmy takiego zawodnika uniwersalnego, jakim jest Martin Szulek. Następnie pozyskaliśmy Michała Mokrzyckiego, zawodnika, który na pewno wyróżniał się na poziomie drugoligowym. I Hiszpana Davo, który mam nadzieję wniesie trochę jakości i kreatywności do naszego zespołu. Bo to już w trakcie ostatniego sezonu już żeście zakontaktowali, tak? Tutaj zawodnika Mokrzyckiego z Ruchu, tak? Już w trakcie jeszcze. Tak. Tak, czy tutaj tak, trener jakby, czy to bardziej już wcześniej, wiadomo, że to się nie dzieje z dnia na dzień, taki transfer, czy już tutaj trener miał już jakby też do powiedzenia w tym transferze? To znaczy nie ukrywam, że Michała obserwowaliśmy dużo wcześniej. Rozmowy zaczęły się, myślę, jeszcze pod koniec tamtego roku. Też obserwowaliśmy go na żywo, prowadziliśmy rozmowy, a kontrakt był podpisany na przełomie roku. Czyli tutaj bardziej zasługa i tutaj jakby dyrektora, czyli twoja. Tak. Można powiedzieć, że gdzieś tam wcześniej wypatrzyliśmy Michała. Też pracował z Michałem trener Pietrasiak, więc to łatwiej było taką decyzję podjąć. Tak, patrzymy na ostatnie dokonania piłkarzy pozyskanych. Davo, Mokrzycki w poprzednim sezonie no, grali regularnie. Dwaj pozostali już niekoniecznie. To tacy piłkarze, którzy wymagają odbudowania, można powiedzieć? Znaczy Martin Szulek rozegrał całą rundę, może nie całą rundę, ale grał regularnie w swoim zespole. Steve natomiast nie. Steve przez ostatni rok tylko trenował w swoim zespole. Z tego co wiem, miał konflikt tam z właścicielami, bo tam nie korzystał z jakiejś tam oferty, która była. Dlatego odsunęli go od zespołu, ale trener Stanio zna jego możliwości, bo też chciał go wcześniej do Żyliny sprowadzić. To też potwierdza się dzisiaj na treningach, znaczy w tym momencie na treningach, gdzie widać, że Steve ma duże możliwości. Tak teoretycznie z tych 4 transferów, patrząc przynajmniej na liczby, Davo wydaje się taki najciekawszy. Jak scharakteryzował pan tego zawodnika? A może porównał do jakiegoś innego, którego możemy znać, być może z polskich boisk? To znaczy ciężko porównać. To jest skrzydłowy, na pewno, tak? To jest skrzydłowy. To jest skrzydłowy, też grał na dziesiątce. Nawet zdarzało się, że występował w ataku.
Na pewno jest to piłkarz nieszablonowy, jest to piłkarz dosyć szybki, obdarzony dobrą techniką użytkową, fajnie wchodzi w przestrzenie między liniami, też lubi piłkę na wolne pole, więc na pewno to będzie taki piłkarz, mówię, nieszablonowy i też kreatywny, taki, który potrafi coś zrobić niczego. Czy tutaj po ostatnim sezonie, szóste miejsce, czy to jest takie, no byście chcieli to powtórzyć? Wiadomo, że apetyt też rośnie w miarę jedzenia. Możesz poprawić. Poprawić, to wiadomo, ale czy tutaj no bardziej chodzi mi o stabilizację, tak? Bo to też się wiąże, żeby klub był stabilny, to musi być i trener, który musi zapracować też wynikami, ale żebyście wy na poziomie ekstraklasy łączono z wami, tak jak Raków skoczył na pewien poziom, tak i Wisła Płock, żeby systematycznie gdzieś była przykładowo szósta, czy piąta, czy siódma, ale stabilna, a sukcesywnie gdzieś tam szukała może wyżej i pucharów. Dokładnie, tak powiedziałeś, też tak podchodzimy do tego sezonu, że chcielibyśmy być takim powiedzmy solidnym ligowcem, na którego dobrze się ogląda, który gra dobrą piłkę. Wiadomo, że trener Stanio chce grać w piłkę. Jest to oczywiście piłka wymagająca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w lidze, ale chcemy mieć chcemy grać swój futbol na naszych warunkach. Chcemy być rozpoznawalni i zobaczymy, co z tego będzie. Podobno to jeszcze nie koniec poszukiwań w tym okienku. Jeszcze możemy kogoś nowego zobaczyć w Płocku? To znaczy testujemy dwóch zawodników. Jeszcze dojedzie do nas trzeci zawodnik. Na pewno są to młodzi piłkarze, powiedzmy, do uzupełnienia z jakąś perspektywą dalszą. Czy dyrektor widzi w klubie, w akademii, na którego warto zwrócić uwagę młodego chłopaka, który według niego tutaj no, w tym sezonie może być takim objawieniem? Tak. Trzeba jakieś przyznać, nazwisko? Tutaj, Rajkowski, pozycja numer 6, też był u nas na treningu w jakimś tam momencie, to jest chłopak rocznika 2006, wiadomo, że to jest jeszcze młody człowiek, no mówimy tu o akademii, tak, no tak. Bo tu, jeżeli chodzi o rezerwy, też jest kilku chłopaków, którzy z nami trenowali, jeszcze nie dołączyli teraz do nas, no jest też, wrócił Szczutowski z wypożyczenia, też widzimy w nim jakiś potencjał, wrócił Lewandowski, który był na wypożyczeniu w Igrach Suwałki, dobrze się prezentuje. Widziałem go w akcji, też jakby dostać szansę, to może być też fajnie chyba. Tak. To jest taki typ, takiej silne dziewiątki, tak. Bardzo mobilnej. Na pewno też ten okres, kiedy grał w Suwałkach, dał mu taką pewność siebie. I liczby też mówią same. Dokładnie. Dlatego chcemy dawać takim chłopakom głodnym gry szansy i liczymy na nich mocno. Ale na przykład jeszcze tam wspominałeś o takich właśnie tych młodych zawodnikach, o transferze, czy raczej to właśnie w tym kierunku może coś być, czy ewentualnie gdzieś może taki właśnie jak z drugiej ligi hiszpańskiej może być jeszcze jakiś zawodnik? Nie mówię, że hiszpańska. Czy jeszcze jakiegoś transfer może być? Nie, tutaj jest takiej, powiedzmy, zawodnika ogranego w jakichś zachodnich ligach, to na pewno nie. No, czyli można powiedzieć, kadra taka solidna już jest zamknięta w Płocku. Kadra raczej jest zamknięta. Tutaj jeszcze prowadzimy rozmowy, jeżeli chodzi o Jorginho. Nie wiadomo, czy uda nam się to zrealizować. Chcielibyśmy, żeby ten zawodnik z nami został, ale nie są to łatwe rozmowy. Ale walczymy jeszcze. Czyli co, na ten moment jest bliżej, że jednak poza Płockiem niż w Płocku? Bo mówi pan, że trudno, tak? Trudno będzie. Trudno się rozmawia z Ludogorcem, też z samym piłkarzem. No zobaczymy, nie chciałbym tutaj za dużo powiedzieć. Gdzieś tam rozmowy trwają, jak to się potoczy, to zobaczymy. A na czym polegają tutaj jakby sporne kwestie, jeśli chodzi o te negocjacje? No jak wiadomo, finanse. Powiedzmy wprost. W finansach, tak? Dostał naszą propozycję. Tak, dostał propozycję. No. Nie chcę się, myślę, klub też zgodzić na nasze warunki w tym momencie, ale jeszcze będziemy próbować. Mhm. No tak, no umówmy się, no Wisła pewnie nie może sobie jakoś poszaleć, musi ostrożnie do tych tematów podchodzić, jeśli chodzi o rynek transferowy. Jeszcze dopytam o te młode nazwiska nowe, które są teraz przez was testowane. Co to są za piłkarze, jeśli pan może powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że na pewno szukamy piłkarzy ofensywnych, grających albo na skrzydle, albo gdzieś w przednich formacjach. Na pewno szukamy zawodników
szybkich. Potrzebujemy zawodników z odpowiednią szybkością. Potrzebujemy ich do naszej gry. Więc tutaj nie jest to łatwe, bo takich pracy zawodnicy też kosztują. Dlatego skupiamy się na zawodnikach głównie młodych, z którymi możemy pracować i ewentualnie później mogą dołączyć do zespołu. A jeszcze bym chciał zapytać, Pawle, trener Stanio, do jakiego systemu się bardziej skłania gry, żeby Wisła to podgrała na tą chwilę? Próbowaliśmy w ostatnim meczu dwóch ustawień, czwórką z tyłu, powiedzmy 4-3-3 i trójką z tyłu. Na pewno trener też będzie zmieniał ustawienie. Dzisiaj futbol pokazuje, że te ustawienie można zmienić nawet w trakcie meczu. Zawodnicy nie mogą być zaskoczeni, jeżeli trener zmieni ustawienie. Musimy sobie poradzić i w takim systemie dzisiaj futbol do tego zmierza, więc chcemy być na to przygotowani. To a propos trenera Stania, to ja jeszcze dopytam, czy trener może zweryfikował swoje podejście a propos intensywności tych treningów, bo rozmawialiśmy z piłkarzami w ubiegłym sezonie. No, wielu mówiło, że no, takich treningów to jeszcze albo dawno przynajmniej nie mieli. Chyba nawet trener sam gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, że może trochę za ostro, czy coś tutaj się zmieniło, jak pan to ocenia z boku. To znaczy zmieniło się na pewno to, że piłkarze się zaadaptowali do takiej pracy. To dzisiaj jesteśmy krok do przodu, bo wiadomo, że te treningi odnośnie przed trenerem Stanio trochę się zmieniły. Jest wyższa intensywność. Wiadomo, każdy trener ma swój warsztat, to ja nie oceniam tego, ale no, na pewno intensywność się zmieniła, ale w tym momencie z piłkarzami też mówią, że zaadaptowali się. Na pewno już są przygotowani do tych obciążeń. To jest super, to jest dla nas najważniejsze. Ta kadra, którą teraz dysponuje trener na zgrupowaniu, no powiedzmy jest szeroka. Nie wiem, 32 zawodników, czy jeszcze więcej? Pewnie ona będzie okrojona przed nowym sezonem. Jak to właśnie wygląda z tej perspektywy ewentualnych odejść? Ewentualnych odejść. No tutaj na razie jakby nie planujemy odejścia któregoś z piłkarzy. Pojawiają się wiadomo zapytania, ale to są tylko zapytania, powiedzmy, że ofert takich konkretnych, takich, które nas zadowalają, nie ma dzisiaj, więc liczymy na to, że ta kadra, która jest z nami tutaj na obozie, zostanie i zacznie ligę. Mhm. A możemy powiedzieć na dziś, kogo nie zobaczymy w przyszłym sezonie? No to znaczy tutaj właśnie rozmawiamy o tych zawodnikach, którzy gdzieś tam pukają do tej kadry. Mówimy tu o Szczutowskim, zobaczymy co będzie z Lewandowskim. Jest tutaj Kwoczera, który przebywa na testach. Jest napastnik Maras, który też próbuje się u nas pokazać. Także których tych zawodników dołączy do takiej ścisłej kadry, to jeszcze na to przyjdzie czas, żebyśmy sobie zdecydowali. Mhm. Z ważnych informacji też przedłużyliście kontrakty z ważnymi zawodnikami. Oczywiście Kuba Rzeźniczak, oczywiście Dominik Furman. Czy to były skomplikowane rozmowy, ewentualnie z którego było trudniej, a może nie? I jakiej długości mówimy kontraktu? Tak, jakieś szczegóły? To znaczy tak, z wszystkimi piłkarzami, tymi, którzy byli dla nas ważni, przedłużyliśmy umowy. Nie chcieliśmy tutaj robić na pewno rewolucji. Ta kadra jest dosyć fajnie ustabilizowana. To szóste miejsce nawet, które było w tamtym sezonie, też pokazało, że ten potencjał u nas jest duży. Nie chcieliśmy robić za dużo rotacji. Bardziej chcieliśmy wzmocnić ten zespół, który był. Rozmowy były, myślę, gdzieś tam wcześniej przygotowane, odbyły się w dobrej atmosferze i każdy z tych piłkarzy chciał u nas zostać. To jest najważniejsze. Jeśli chodzi o Kubę Rzeźniczaka, to tutaj pamiętam kiedyś były plany też zagospodarowania, że tak powiem brzydko, po zakończeniu kariery, chociaż do tego jeszcze jakiś czas. Czy tutaj jakieś plany się może krystalizują w klubie? Na ten moment nie. Kuba rywalizuje o miejsce w składzie. Kuba bardzo dobrze wygląda. Miał teraz drobny uraz, nie wystąpił w tym ostatnim sparingu, ale Kuba też pokazał w końcówce sezonu, że można na niego liczyć. Daje nam pewność, daje nam stabilizację, więc takiego zawodnika warto mieć w kadrze, a myślę, że Kuba jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, żeby teraz rozmawiać o tym, co będzie po zakończeniu jego kariery. I on się związał na rok, czy rok plus rok, czy na dwa lata, czy... Kuba się związał na rok czasu w tym momencie. A Dominik Furman?
Dominik Furman na 2 lata. Na 2 lata, okej. Okay. Czyli jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, tutaj będą jakieś może zmiany, jakieś może zwiększenie sztabu? Jakie tutaj są plany? Na ten moment zostaje ten sztab, który był z nami do tej pory. Tutaj widać, że sztab dobrze się czuje ze sobą. Mamy do siebie wszyscy zaufanie. To jest najważniejsze. Może ewentualnie ktoś jeszcze dołączy do tego sztabu, bo wiadomo, że tutaj tych treningów jest troszkę więcej. Te zajęcia mamy trochę bardziej zindywidualizowane. Może jeszcze ktoś ewentualnie dołączy na przestrzeni jakiegoś okresu czasu. A po powrocie z obozu, przed samą ligą, jeszcze będziecie grali jakiś sparring? Tak. Gramy 2 mecze z Rakowem Częstochowa w piątek po powrocie z obozu. Następnie tydzień przed ligą zagramy też 2 mecze z Koroną Kielce i start z Lechiem Zajmą. Mhm. Jeśli chodzi o personalia, to... Jeszcze tylko zauważyłem 7 spotkań, które rozpoczynacie na początku. 3 macie Beniaminków, czyli tak gdzieś ułożone jest. Ja wiem, że to już punktów się nie dodaje, ale taki start. Jak byś to enił? Znaczy ja oceniam to w taki sposób, że musimy gdzieś tam przygotować się do każdego kolejnego meczu. Dla nas nie jest istotne, z kim gramy. Wiadomo, że na początku mamy Lechię Gdańsk, później mamy 2 wyjazdy. Ja uważam, że to są fajne wyjazdy, bo jest Warta Poznań, jest Lech Poznań, który też będzie grał w pucharach. Więc fajnie się będzie na początku mierzyć z takimi przeciwnikami. To jeszcze jedno pytanie a propos takich spraw personalnych. Rafał Wolski, jeszcze o niego chciałem zapytać. Wspominał pan, że nie ma zapytań za piłkarzy, ale chciałem o jego sytuację zapytać, czy tutaj gdzieś może mogą być kibice spokojni, że zobaczymy go w Płocku dalej w przyszłym sezonie i czy tu nie ma jakichś zapytań? To znaczy zapytania są, wiadomo, że różni menadżerowie, różne kluby też pytają, jak wygląda jego sytuacja, bo wiadomo, że Rafał pokazał się z dobrej strony, ale tutaj gdzieś Rafał jest naszym zawodnikiem, powiedzmy, kluczowym i na pewno łatwo się jego nie pozbędziemy. Mhm. Ale słyszę, że konkrety jakieś się pojawiają, czyli jakiego typu są to, na ile poważne są to oferty, może tak? Jak na ile poważne? No gdzieś tam na ten moment oferty konkretnej za konkretne pieniądze nie mamy. Ktoś tam pytał, ile Rafał może kosztować. Pytał mnie ktoś też, czy będzie opcja wypożyczenia z opcją transferu. Oczywiście się na to nie zgodziliśmy, więc to są takie powiedzmy telefony, SMS-y. Sądujące, czy jak wygląda sytuacja Rafała. No. Polska ale czy zagranica? Tylko, może tak. Ale ja też powiem nie tylko Rafała, no głównie zagranica. Mhm. Ale Wisła... Pamiętajmy też, że okienko transferowe jest do końca sierpnia, też początek ligi i zobaczymy, jak wystartujemy, jak ci piłkarze będą wyglądać. No, ja sądzę, że pewnie oferty będziemy mieli na niejednego piłkarza jeszcze. Mhm. Będziemy śledzić uważnie przygotowania Wisły Płock. Panie Pawle, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Tak, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wisła Płock, Rafał.